melomaną, bo ta sala ma taką akustykę, że zachwyciła nawet słynnego pianistę rosyjskiego, ukraińsko-niemieckiego Krzysztofa Licera, który się odbył przy jego koncercie. Zresztą no, koncerty tu mamy tak średnio 2 miesiące. Słynne się już też stały tradycyjne koncerty bożonarodzenia. Potem Hochbergowie. Pierwszy z Hochbergów, Ansambl 10, był siostrzeńcem ostatniego z Anhaltów. Anhaltowie mieli problemy z potomkami męskimi, więc tak to się ułożyło, że mieli siostrzenie dziedziczył. No i Hochbergowie, łącznie z księstwem pszczyńskim, doczekali się również tytułu książąt pszczyńskich. Z tego właśnie powodu tutaj wszędzie widać symbole Wielkiego Łowczego, książę Hansan, przepraszam, książę Fryderyk Edmund Anhalt, a dała mu taki bogaty prezent, jego bogata krewna, caryca Katarzyna II, też z Anhaltu, tylko że z innej linii. No i właśnie o to chodziło, żeby pochwalić, a my to tacy Hochbergowie, książęta z tego dywanu była tak za... zabrudzona krwią, że się nie dało wyczyścić, odcięto tylko to, co jako tako wygląda. No i właśnie to tutaj mam. Właśnie w tej części zamku od 18
chciałbym się oddać spróbę z tego. A ty jesteś taka rezolucja, że na wszystko wydarzy. Ja najmłodsza. No i oczywiście jest prośba, żeby wyłączyć telefon, żeby podczas mszy świętej nikomu nie zadzwoniło. No i cóż, no, teraz jest czas na modlitwę. Pewnie ojciec Teodor też nas zaraz powita. Gdzieś tam to nie jest. No i cóż, msza święta i po mszy świętej się spotkamy tutaj. No i wraz z tym, co zrobię na chwileczkę, tak na wstępie taki maleńki akcent, ponieważ dokładnie Państwo przy placu Matejki przed momentem wysiedli, ponieważ na dzień dzisiejszy troszkę będziemy się skupiać odnośnie wątków związanych z naszą osobą papieża Jana Pawła II. Stąd właśnie w głębi Państwo dwie wieże dostrzegają kościoła świętego Floriana. Jest to w zasadzie w tej chwili barokowy kościół, ale powstał w miejscu pierwszego, który tutaj w XII wieku został ufundowany. No i bardzo ściśle z tym kościołem wiąże się legenda związana z pierwszymi relikwiami, jakie zostały przekazane do Krakowa. Ja tylko wspomnę, czy Państwo chcą cień w tej chwili, czy te 5 minut to w słońcu może być? Do cień, tak? Cień. Dobrze, to ja opowiem. Zapraszam. Przemieszczają tutaj na dół i
dolnej części już do auli się kierują. Także niesamowicie widowiskowo i reprezentacyjne, uroczyste tutaj zawsze otwarcie nowego roku akademickiego ma miejsce. Drodzy Państwo, oczywiście, jeżeli chodzi o samo muzeum, wspaniałe pamiątki po naszych profesorach, ich portrety, wspaniałe przyrządy naukowe się znajdują, między innymi z VIII wieku przyrządy astronomiczne, z których między innymi Mikołaj Kopernik korzystał. To między innymi tutaj był studentem, tutaj wspaniała teoria heliocentryczna, gdyby też i ogłoszona, to dzieło Mikołaja Kopernika, wielokrotnie do Krakowa tutaj wracał. Państwo bardzo dobrze wiedzą, wybrany na tron Piotrowy. Zawsze wraca tu podczas każdej pielgrzymki i późnym wieczorem po kolacji pojawiał się w oknie, ale to okno oczywiście jest od zewnętrznej strony, także za chwileczkę na ten plac sobie przed Pałacem Biskupów podejdziemy. Nie wiem, na ile przez te rusztowania to okno, bo rusztowania są świeże, zobaczymy, ale gdzie jest słynne, najsłynniejsze w Polsce okno, to Państwo... Posiłają w pokoju wiecznym. Amen. Praca. Chodzę na to za burtę. Robisz na? Alleluja, witamy Cię. Alleluja, 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 witamy Cię. Witamy Cię, alleluja, witamy Cię, alleluja, witamy Cię, alleluja, witamy. Jeszcze osoby, które tutaj przyjęły. No i oczywiście wierzymy
Kościół w okresie letnim, no to tutaj są większe grupy, mniejsze grupy, które tutaj to miejsce nawiedzają i mimo w dalszym ciągu żyje. My jesteśmy osadzeni w Biurze Krakowsko-Częstochowskiej, gdzie również trochę różnych innych jakichś tam miejsc jest do rozwiązania, więc niektórzy robią taki rodzaj tego. Dlatego, że bardzo dziękujemy za te słowa, które tutaj nam przekazałeś, że możemy być u patronki rodzin. Pan Bóg nam tak błogosławi w drodze, że spotykamy wspaniałych ludzi. I te miejsca, nawet to, że mogliśmy tutaj tak być na audiencji Dniu Matki Bożej i trochę o miejscu się dowiedzieć, między jedną a drugą mszą świętą, tu nie ma parafii, ale widzimy, jak dużo ludzi tutaj promieniście dociera i tu się modlą tutaj. Ludzie to czują. Jeżeli by nie było łaski, spotkania z Matką Bożą i z ludźmi, którzy otwierają drzwi na oścież tego miejsca, to nikt by tu nie przyjechał. Ponieważ to jest i ludzie jadą. Chyba to jest taki sygnał zwrotny, że coś się dzieje. Bardzo dziękujemy i też obiecujemy modlitwę. Zaraz jak to wie, jak to okaże, to też podejmiemy na jasnej górze i obiecujemy też na apelu dzisiaj wieczorem. Program myślę, że taki zrobimy, że jeszcze pół godziny trochę sobie tak można pochodzić tutaj przy źródełku, czy tam po tych dróżkach. Sami byśmy chyba szli. To jest jedno. Teraz o godzinie 20, tak jak w każdą niedzielę, jest u Matki Bożej w ramach programu jest msza święta. Zobaczymy, jak to będzie funkcjonować. Będziemy chcieć, no to by było idealnie, żeby wejść przed oblicze Matki Bożej. Może przez zakrystię nam się uda. No jedyną przeszkodą może być to, że próbowałem się zorientować tam wcześniej, jakie mają grupy wpisane dzisiaj. Podejrzewam, że akademicy z Krakowa, którzy wchodzili dzisiaj, że oni już wrócili, że tej grupy dużej nie będzie. Być może, że się nam uda gdzieś tam wejść przez zakrystię do przedobraz Matki Bożej, do cudownej kaplicy. Oglądacie często apel jasnogórski, widzicie jak zawsze prawie kaplica jest pełna. To trzeba się z tego cieszyć, że jest pełna. Trudno, żeby wszyscy siedzieli koło kierowcy w autobusie, bo no, taki jest układ, że nie da się, by wszyscy tu siedzieli. Tak samo i nie wszystkim się da wejść tam przed obraz, no bo czasem jest tak dużo. Ale jeżeli zrobimy wszystko, by się udało, to wejdziemy przez zakrystię. Dzisiaj z tego, co tam gdzieś też wcześniej sprawdziłem, apel ma ojciec Nikodem, który też pracował w Wieruszowie. Także jak ja mu powiem, że z Wieruszowa jest grupa, żeby nas wspomniał, no to serce mu chyba no, po prostu zabije mocniej trochę. No i myślę, że jakoś tam uwzględni no, te nasze modlitwy zbierając. Nie chodzi o to, żeby się tam pokazać przed telewizorem czy coś, bo to różnie to bywa. Tak mówił też tutaj i w Łagiewnikach, i tu na Jasnej Górze. Są takie pobożne, wątpliwie osoby, które cały czas by chciały być na apelu i cały czas w kamerze siedzieć. To myślę, że Pan Jezus dzisiaj by też wziął bicza, jak tych przekupniów wyganiał sprzedających, to by tych też przydało się trochę tak pogonić. Pseudo pobożnych. Dlatego, kochani, jedziemy na Jasną Górę. Pięknie się nam zamyka tutaj obecnością na Jasnej Górze. To nasze pielgrzymowanie. Myślę, że jedziemy do domu naszej matki. Jeżeli jesteśmy w domu naszej matki, to jesteśmy u siebie w domu. I każdy niech się też tak poczuje, jak u siebie w domu. To jest ważne, żeby też no, po prostu przeżyć to spotkanie z Matką Bożą.